Julian Tuwim to poeta, którego wiersze znają prawie wszystkie dzieci, rodzice i dziadkowie. Spytajcie mamę lub tatę, a znacie Tuwima? Sami zobaczycie, że zaczną kiwać głową z góry na dół, co oznaczać może jedynie, że tak. Wtedy zadajcie drugie pytanie, a jakiś jego wiersz znacie? I znów się przekonacie, że od razu mama, tata, babcia lub dziadek z pamięci wyrecytują wam fragment wiersza Juliana Tuwima. Bo kto z nas nie słyszał słynnej lokomotywy? Albo niech ktoś mi powie, że nie zna słonia trąbalskiego. Lub pana słowika, który wędrując piękną nocą zapomniał o kolacji z ukochaną. Tuwim jednak nie zajmował się tylko poezją dziecięcą. Tworzył też wiersze dla dorosłych. O miłości, o życiu. Czasem były one smutne, a czasem wesołe. Jego wiersze były też bardzo melodyjne. Niektóre z nich wyśpiewali nawet znani polscy piosenkarze. Ewa Demarczyk czy Czesław Niemen. Jedna z najwspanialszych piosenek, jaka wyszła spod pióra Tuwima, to pieśń specjalnie napisana dla jego koleżanki, aktorki, piosenkarki i tancerki Hanki Ordonówny. Piosenka ta nazywa się Miłość ci wszystko wybaczy i była ona przebojem lat 30. XX wieku, kiedy to muzyki słuchało się z czarnych płyt na gramofonie. Poproście rodziców, żeby wam ją puścili i posłuchajcie, jak pięknie brzmi. A wiecie, że gdyby dziś żył Julian Tuwim, miałby 153 lata? Julian przyszedł na świat w 1894 roku, czyli pod koniec XIX wieku. Brzmi bardzo odlegle, prawda? Urodził się w Łodzi, w żydowskiej rodzinie. Jego tata nazywał się Izydor, a mama Adela. Miał też siostrę Irenę, która również była poetką. Rodzice Tuwima byli niezwykle utalentowani humanistycznie. Tata znał języki obce, a mama kochała poezję. Codziennie na dobranoc czytała wiersze małemu Julkowi i małej Irence. Zanim jednak Julian został poetą, miał parę pomysłów na to, kim chce być w przyszłości. Kiedyś wymyślił sobie, że zostanie chemikiem. Zrezygnował jednak z tego pomysłu po nieudanych eksperymentach z siarką. Potem zamarzyło mu się zostać magikiem. Jednak nie potrafił wyczarować królika z kapelusza i szybko się zniechęcił. Próbował też być mechanikiem, zielarzem, filozofem i prawnikiem. Wszystko na próżno. Bo Julian Tuwim był przede wszystkim poetą, artystą, który niezwykle sprawnie potrafił bawić się słowami. Już od wczesnego dzieciństwa prowadził specjalny zeszycik zwany kajecikiem. Zapisywał w nim wszelkie rymy słowne, które wyczytał na przykład w książkach czy gazetach lub usłyszał na ulicy czy w szkole. Z czasem sam zaczął wymyślać swoje własne rymowanki, które przerodziły się w piękne wiersze. Pisał ich dużo i bez przerwy. Jednak jak sam mawiał, zupełnie nie pamiętał, kiedy zaczął je tworzyć. Miłość do pisania odziedziczył po mamie, talent do nauki języków po tacie. Tuwim oprócz polskiego znał łacinę, rosyjski, francuski, niemiecki, angielski i esperanto, czyli język wspólny dla wszystkich ludzi. Dzięki temu, że znał tyle języków, mógł tłumaczyć wiersze, a nawet całe książki autorów zagranicznych. Złota rybko! Coś wam to mówi? Bajka o rybaku i złotej rybce to jeden z utworów rosyjskiego pisarza Aleksandra Puszkina, który właśnie przetłumaczył na język polski Julian Tuwim. Pewnego dnia młody Julian postanowił przeprowadzić się z Łodzi do Warszawy. Tam poznał swoją żonę, piękną Stefanię, w której zakochał się po uszy z wzajemnością. W tym czasie również często chodził do warszawskich kawiarni literackich. Takie kawiarnie wówczas to były miejsca niezwykłe, pełne artystów, aktorów, aktorek, malarzy, malarek, poetek i poetów. Tam się dyskutowało, czytało, śpiewało, tańczyło, rozmawiało, jadło i piło.
I właśnie w takiej kawiarni Julek poznał innych młodych poetów, swoich przyjaciół. Razem z Jankiem, Antkiem, Jarkiem i Kaziem postanowili założyć grupę poetów zwaną Skamander. Młodzi pisarze tworzyli wiersze, które potem publikowali we własnym czasopiśmie. W czasie II wojny światowej Tuwim wyemigrował, czyli przeniósł się z Polski najpierw do Francji, a następnie udał się aż na inny kontynent, do Ameryki Łacińskiej. Potem zamieszkał w Stanach Zjednoczonych, w mieście Nowy Jork. Po zakończeniu wojny powrócił do Polski. Julian Tuwim pisał całe swoje życie. Za swoje artystyczne osiągnięcia dostał wiele cennych nagród. Jego twórczość cieszy się ogromnym powodzeniem wśród czytelników. Do dziś uważa się, że Julian Tuwim jest jednym z największych poetów polskich.